idziemy właśnie do mieszkania już drugi raz. Chciałam podwinąć spodnie, mam trampki i ostatnio całe przydeptałam, but that's okay. Jest zimno, więc mam bluzę, mam torbę z Grotron. Idę na autobus, bo się później już tak wychodzę za późno, bo za późno zaczęłam ogarniać obiad. Idziemy kupić rzeczy do mieszkania. Kiedyś dawałam tutaj ten telefon, jak nagrywałam vlogi w mamy aucie, jak na ją czekałam kiedyś. Czy no na razie w lewo, na kęty. Dobra, nieważne. No w każdym razie idziemy kupić rzeczy do mieszkania. Mam bardzo ładny naszyjnik Barbie. Ten, Syrenkolandia, który dostałam w prezencie. Do niego kolczyki, motylki też. Taki mój outfit. Vintage bluza Nike. Air Force'y, nie moje. I takie yoga pants. Taki mój outfit dzisiaj. I idziemy na zakupy. Nic nie dajesz. Słuchaj, że to są takie tanie. No tak, tak, nie tak, 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 moim zdaniem jest fajna. Czemu jej nie wkładasz? Oho! Tamten raz by był lepszy, bo ten beżowy. Już jest tak... Nie, niebieski mi się nie za bardzo podoba. A kiedyś pancerował? Ale nie widać. Bo nie widać biały. Kupujemy taki czy nie? Ale takie zaraz spadają, ja takich nie lubię. Tak jak tamten, który mamy. No i tamten się trzyma. Gdzie mam? No to tam. Gdzie to muszę kończyć, bo muszę to zrobić. No, no, dobra, cześć. Nie, idźmy tu, tylko idźmy chleba. No dobra, wejam. Można jeździć prawo w lewo, czy jest ruch? Nie wiem, szczerze, chyba jest ruch. Nie pamiętam. Po prostu. No nie wiem, chciałam jakoś ustawić. Tutaj? No bo tak, no bo pozwalamy, damy to zaraz do twojego auta. W sumie będzie ciekawiej. Dobra, zacznijmy od takich pierdół, nie wiesz. Kupiliśmy sobie pałeczki do sushi. Pałeczki? Ogólnie pałeczki, nie do sushi, ale było zdjęcie sushi, dlatego powiedziałam do sushi. Kupiliśmy sobie wieszaczki na prysznic do ręczników. To jest mój ulubieniec, bo to ja chciałam ten kubek. Jaki uchwyt? Złotego uchwytu. A, złoty uchwyt ma. Jest taki duży, jest taki bardzo ładny. Nie wiem, co chciałam o nim powiedzieć. Po prostu jest ładny. Bardzo mi się podobał i jest dosyć spory. I... Yeah. Kupiliśmy talerz. Bardzo ładny, taki elegancki. Nie będziemy na nim jeść, będziemy tylko, to znaczy nie ja, ale Zbyszek będzie gotował. I będzie na nim kładł dania i robiłem zdjęcia i wrzucałam na Instagram. I to tyle. Nic więcej jak należy nie będzie robić, ale jest bardzo ładny, więc go kupiliśmy. Żartuję. Oczywiście ja będę na nim jadła, kiedy Zbyszek nie będzie patrzył, żeby być estetyk i mieć wolny talerz filik. No. Kupiliśmy kosz na śmieci do łazienki. Basic as kosz na śmieci. Nie kupiliśmy wszystkich innych koszy. Mieliśmy kupić kosz na pranie, kosz na śmieci do nas do pokoju i kosz na śmieci do kuchni. Nie kupiliśmy. Tak samo nie kupiłam sobie niczego na naszyjniki, więc na pewno jeszcze trzeba będzie pojechać do Ikei. Kupiliśmy mapę do łazienki. Jak się to nazywa? Jak? Pisze się na pewno. Tłuczkę do ziemniaków. Tak się na to mówi? Tłuczka. Kupiłam sobie takie super coś. To znaczy pudełko do... Cześć, co? O, a super. I co, i teraz jak już to zdejmę? Pospięcie. To taki na owsiankę, jakąś albo na sałatkę, jakiś jogurt z owocami. Ja to zaraz zepsuję. Ogólnie udało mi się bardzo fajnie, coś za mnie napisał. Z tego kupiliśmy jeszcze taką basic as miarkę i basic świeczuszkę. Nie no, ładna jest.
Ale no to jest coś zwykłego. Nie chodzi o to, że basic as, czyli... No. To jedno z ostatnich ujęć w tej kuchni. Także my idziemy zrobić obiad i widzimy się w następnym klipie, kiedy pewnie będziemy kupować coś innego do mieszkania, albo będziemy w mieszkaniu sprzątać coś, nie wiem, w ogóle do którego filmu nagrywam teraz ten klip. Byłam kilka takich rozplanowanych przeprowadzkowych, ale jeszcze nie do końca wiem, co będzie w tym, także see ya! Jadę windą. Mam nadzieję, że nikt się nie dosiądzie, to bo wytręci. Teraz jedziemy coś zjeść. Wow, ale ktoś ma kwiatka, tu patrz! Wow! Patrz, to jest taki sam jak tutaj są! No, jestem jeszcze w domu. Jakby wszystkie rzeczy już, które brałam, przewiozłam do Katowic, co było widać pewnie na poprzednich klipach. No i zostałam tam na weekend, rozpakowałam sobie wszystkie te rzeczy i no wróciłam na razie jeszcze do domu. Właśnie dzisiaj jadę z powrotem już tak. No, wziąłam jeszcze kilka rzeczy, które mi pozostawały, czyli jakiś komputer i jakieś garnki, co mi się nie zmieściło. No nie wiem, w ogóle ta przeprowadzka jest dziwna i nie czuję, że to przeprowadzka i nie wiem, być może dlatego, że dużo się teraz dzieje, już nawet nie tylko jeśli chodzi o studia i przeprowadzki. I don't know. Nie wiem, dziwnie się czułam, zawsze wydawało mi się, że to będzie takie bardzo ekscytujące i że nie wiem. No nie mówię, że nie jest całkiem, bo no wiadomo, że pewnie też inaczej będę na to patrzeć, kiedy już faktycznie tam będę i będę tam mieszkać. Jestem w ogóle po pierwszych zapisach na studia. Wczoraj były zapisy na lektora. Ciekawa jestem, jak to będzie, tak przystosować się, no my mieszkamy tutaj w domu w 4 osoby, no to też wiadomo, po pierwsze to jest dom, po drugie są 2 łazienki, tam będzie to całkiem inaczej, bo mamy wspólną kuchnię, dużo mniejszą niż ja tutaj mam, mamy wspólną łazienkę, jedną, także no w ogóle moje włosy zaczęły być w tej długości, gdzie nie wiem totalnie co z nimi zrobić, bo ani się już ładnie nie kręcą, doprostować też ich nie chcę jakby cały czas, no a ja jakby prostuję raz te włosy, to one potem są takie nijakie, a ja jestem bardzo picky, jeśli chodzi o w ogóle włosy moje, no okej, okay, that's... Chciałam się tylko odezwać, także ja idę spakować swoje rzeczy i widzimy się w mieszkaniu. Tak myślę. Okej. Okay. W ogóle pokój jest już gotowy. W sensie, no, chcę powiesić plakat ze Strange Things, który dostałam. Ogólnie miałam dzisiaj okno jeszcze z takich ciekawych rzeczy, a teraz jestem sama. I dlatego nagrywam, bo nie mam z kim rozmawiać. Obejrzałam właśnie 2 odcinki. The Romelia Show. O Charlie Dixie i ich rodzicach. Ogólnie pamiętam, że był straszny hejt w zeszłym roku, jak ten serial wychodził. Ja uwielbiam ten serial. Jakby nie jest do końca zmontowany tak, jak mi się podoba. Trochę denerwują mnie pewne jakby elementy montażu. Ale takie wizualne, jakby nie chodzi o jakby ciąg, tylko tak wizualnie. Dużo zostało takich tematów poruszonych. Takich, które teraz, obecnie też mnie trochę dotykają. Nie do końca poczucie, co chce się robić w danym momencie. Ja na przykład teraz właśnie, chociażby na przykład mam nagrane 3 filmy, 4 w trakcie, czyli ten i trochę zaczęłam montować, trochę nie mam w ogóle jakiejś takiego parcia do tego. Nadal jest dziwnie i myślę, że jestem dużo przytłoczona przez tą przeprowadzkę, przez studia. Zaczynam w ogóle studia za 3 dni. I przez to, że to też nie jest do końca to, co sobie wyobrażałam. Może dlatego, że jeszcze nie zaczęły się te studia, nie wiem, może jak już się zaczną, to też będzie trochę inaczej. Mam wrażenie, że po prostu to jest taka przejściowa sytuacja i że zaraz wrócę do domu, że no nie wiem, że ja tu jeszcze nie mieszkam faktycznie, mimo jakby czuję, że to jest moje mieszkanie, ale tak nie do końca. Nie wiem, czy to ma sens, co teraz mówię. Nie wiem, za co się zabrać i był kiedyś taki czas, że ja po prostu zawsze miałam coś na głowie, zawsze coś się u mnie działo. Może nie do końca chcę powiedzieć, że zawsze byłam zmęczona, ale często chodziłam spać późno, dużo rzeczy robiłam i też oglądając ten serial, tak mnie to uderzyło, jak bardzo za tym tęsknię, jak bardzo chciałabym po prostu mieć tyle na głowie. Nie wiem, czy ludzie w ogóle chcą spać o czymś takim, bo
Ale to jest normalne. Znaczy tak mi się wydaje. Może coś obejrzę. Albo zjem tosty. Jeszcze w ogóle oni zakończyli ten drugi odcinek czymś takim. Nie mogłam w to uwierzyć. A kiedy wchodzą w ogóle odcinki? Muszę to zaraz sprawdzić, bo... Nie mam pojęcia, gdzie stawiać telefon w kuchni, żeby dobrze nagrywać, bo nazwę jego.